Siemanko, siemanko. O 2:50 Sylwii odeszły wody. Akcja poród. Mamy godzinę 3:10, ogarnęliśmy się. O, waliza. Mam jeszcze tutaj ten balon, który wystrzelił na parkingu. Prawdopodobnie, żebyście widzieli, powiecie, no, być może na końcu tego odcinka zobaczycie, co i jak. No i najważniejsze, aby szczęśliwie wszystko. Kurczę, wszystko szczęśliwie. 10:10. Dobra data. Szymon jest 20:10. Ja pasy mam, jak coś widzę, żebyście się w takiej sytuacji nie czepiali. Co z Sysia nie ma? Już chcę wyjść, kurczę. Co? Już chcę wyjść. Czujesz? No tak. Już się pcha? No, może byśmy dużo dojechać. Dojedziemy, kurczę, dojedziemy. Po jakichś 35-40 minutach od odejścia wód masz pierwsze już skurcze, tak? Pcha się już? Jest taki jeszcze początek, a ja już mam tak mało. Tatuś nie tatuś, tatuś mógłby więcej pracować. Ja w poniedziałek, no. Ale on, powiem ci, urodzi się piąta, to będzie nie pracuś, to będzie Haruwa. Haruś on będzie się nazywał. Bo jest, widzowie, taka akcja. Znaczy taka akcja? Taka przypowiednia, że jeśli dziecko rodzi się w niedzielę, to rodzi się dwie lewe ręce. I wczoraj... No tak się dowiedzieliśmy sami niedawno. Sami niedawno, gdzieś tam na... Jak Sylwia leżała te kilka dni w szpitalu, no nie? Ile trwało skurcz? 10 sekund, co? Czy ile? Nie wiem. 3:18. Zaraz będzie następny. Jedziemy na kebaba? I po prostu, jeśli urodzi się poniedziałek, to będzie właśnie bardzo pracowity i ważne tam, jakie imię wiem. 37 tydzień. Troszkę za wcześnie. 37? Idealnie. 38. No, 38 się urodził Szymon. Zaraz będziemy wiedzieć. Dobra, już to. Będę mogła spać. I radość wielka, żeby była. Trzęsiemy wielki balon. Tutaj do mnie przychodzi Misiek. Powolutku, zaraz przystanie i mamy 5 minut jeszcze i następny. I później już będzie jak? O, to przynajmniej będę wiedział jak co, no nie? Będę wiedział jak co? Ale inne kobiety też będą wiedzieć jak to. Czy czujesz, będzie szedł skurcz? Jakoś już przeszło. Przeszło? To może nie będziesz rodzić. Nie. Co? W 34, 5 jakoś tak. Ale teraz leżała. Teraz i wcześniej leżała też z 10 dni. 1 sierpnia. 1 sierpnia do kiedy? Dobrze. A teraz leżała z powodu też zagrażającego porodu, czy coś innego było? Też zagrażającego porodu. Rądkowski, syn Sylwii. Rądkowski, syn Sylwii. 4:40. 3:35, misiu. A zna pani żart z tym? Zobacz, jaką malusieńką igiełeczką ci szyję. Zna pani żart z założeniem jednego szwa więcej? Znam. I to jest prawda, czy to jest żart? Muszę pani znieczulić. Już znieczuliłam cię. Co ci wydaje? Ostatni, w skarbie, ostatnia. Ja teraz wiążę nitkę, patrz. On nie szyje. W skarbie. Ale... Szkoda, jakbym mógł odebrać trochę cierpienia, to bym wziął, chociaż 10%. 3:350 i 54 centymetry. Słucham? Jeszcze nie złapał. Nie złapię, spokojnie, zaraz złapię.
Myślisz, że co? Jak jesteś niepomalowana, to on ten? Jeszcze nie widzę. Nie spodobasz się mu? Bejku, jakie ty masz rączki fajne. Maluszku ty. Maluszku ty. Szymek. Zakładamy bluzę, jedziemy do mamy i do braciszka. Mhm. Jest 10.40, dokładnie 30 godzin temu Sylwia urodziła. No i Szymonek. Chodź, chodź, schowamy do torby. Schowamy, będziesz mógł pokazać. Założę ci bluzę, chodź. Mam kilka rzeczy do zrobienia, między innymi te łóżeczko, podniesienie do tego poziomu, żeby móc malucha wkładać. Zamówiłem kwiaty, zamówiłem tort. Co tam jeszcze zrobiłem? Muszę jeszcze tu trochę ogarnąć. Jakiś później, nosidełko przyszykować. Pojechać do naszych znajomych. Po wkładkę taką jeszcze. Już nie mogliśmy znaleźć. I ten, i zakładaj. Zakładaj. Wkładaj. No tutaj, na głowę, na głowę. Na głowę. No, wciskaj. Wciskaj, gdzie tam jest kaptur? O, tutaj, no. Rączka. No i będę wam relacjonował, co tam jeszcze. Bo jak wszystko będzie ok, nie będzie rzutaczki, nie wystąpi, to jutro odbieram żonkę ze szpitala z małym. Jesteś gotowy? Tam. Biegnij jeszcze tam, ten. Zostawiłem skarpetki przy zlewie. Twoje. To przynieś. Przyciskaj, idzie. O tutaj, synku. Teraz mama już nie na ginekologicznym, tylko na położniczym. O tutaj. Powoli, tylko nie krzycz. Tutaj, Szymek. Tam jest mama. Zobaczysz braciszka? Mama. Szymonku, dotknij paluszkiem lekko. Dotknij paluszkiem swojego braciszka. O tam, za policzek. Fajny braciszek? Synku, Szymon. Teraz nie wiem, do którego mówić. Szymon, widziałeś braciszka? Widziałeś? A dasz mu buzi? Dasz mu buzi? No to daj mu buzi w policzek. Bo on jest malutki, wiesz? Jesteś taki malutki, będziesz mi pomagał? Będziesz pomagał pilnować? To twój braciszek jest, wiesz? Daj mu buzi w czółko, tylko delikatnie. Fajny? On za 2 lata będzie taki jak ty teraz. Tak. Będziesz się z nim bawił? Nie. Będziesz się bawił? Tak. A usta ma. Usta. Gdzie ma usta? To głowa jest. A ma włoski? Tam. Powoli, delikatnie. Tam. Ma. Gdzie masz swoje zabawki? Gdzie masz swoje zabawki? Gdzie masz swoje zabawki, pytam? Wow, postawiłeś wszystkie auta. Brum, brum. Szymek mój, ty malutki. Jeździsz samochodami, ale to nieistotne. Mama wychodzi, może wyjść z maluszkiem. Więc dzwonimy po kwiaty, tak? Po kwiaty? Dużo kwiatów? Rzadko.
Ile razy w życiu się rodzi dziecko? No kurczę, za ten wysiłek. No kwiaty muszą być. Prawda? Synu, kwiaty muszą być? Tak. Wręczymy mamie kwiaty? Tak. Za synka i za braciszka? Tak. Piękny jest. Ładne różyczki. No, jak pani przywiozła wczoraj, to... Nie, dzisiaj. A, dzisiaj, przepraszam, tak. To specjalnie na tą okazję. Odbierzemy mamę. Zaraz. Ubranko jest? Jest. Wszystko gotowe, tylko jechać, odbierać. Mamy godzinę 15, też 2 dni żona spędziła po porodzie o 4:40 urodziła w poniedziałek, a w środę o godzinę 15:30 wyjdzie, więc normalnie, fajnie. No i do przodu, czy łapiemy dalej. Do mamy i po braciszka. Tak? Jest twój braciszek, co? Tam. Gdzie jest? Tam. Tam. Tak? Zabieramy go do domu? Co? Zabieramy? A ma, będzie miejsce dla niego gdzieś w łóżeczku? Znajdziemy dla niego miejsce? Tam. Czy będzie spał na podłodze? Nie. Na podłodze nie. Super. Już szykujecie do domu. Szymonek pomaga. Tak? Co? Pytanie małe, pytanie małe. Szymi, jak tam? Mama ubierać idzie? Widzisz, jaki on jest malutki? A pamiętasz to ubranko, jakie braliśmy? To twoje ubranko, kapita. Ty też o nim wychodziłeś, wiesz? Identycznym. Zobacz, jaki kapitan. Zobacz, jaki kapitan. Ciekawe, czy to będzie dobre. Tylko nie mogę się nawiedzić. Ma jakieś takie czerwone plamki, co? To jest rumień. On przejdzie, jego się nie leczy. A, rumień. Nie będę mu misik wkładał rączek w ten, bo on będzie miał tak wywinięte, wiesz? O, tu włożyłem i tak one są, wiesz, musiałbym go maksymalnie do góry. To chyba nie jest na jego wyjak, czy jest? Ciężko było znaleźć. Ciężko było znaleźć na jego wiek. Możliwe, bo to 37 tygodni, ciężko. Ach, te nasze maluchy. Teraz weź to wychowaj od tego bandziorka małego. Tak? Ale mam łatwiej już z żoną i będzie łatwiej wychowywać żonę, bo będę miał 2 pomocników, już mam. W takim oto składzie. Kończymy ten odcinek. Tutaj jest na dole dzicia, która jest karmiona. AWR. Mały Szymonek. Szymonek, pożegnaj się z widzami. Pożegnaj się, zrób papa. Papa. Sysia, chcesz coś dodać? Nie. Przez ostatnie 2 dni co robiłaś? Lovely, lovely. Szymonek, proszę, uważaj. Nie. Przez ostatnie 2 dni co robiłaś? Co? Nie spałam. To może dzisiaj pośpisz trochę więcej, aby go nakarmić, aby on też spał. I trzymajcie się, zostawcie łapę, zostawcie subskrypcję i śledźcie dalej kanał, który będzie powoli, powoli się rozwijał. Zaczyna się? Już się zaczyna? Nie wiadomo, kiedy się zacznie. Elo!